Cześć, tu Tomek Zielonego Pokoju. Zapraszam Was na następną dostawę w naszym studiu Roślin Zielonych w Oławie. Dzisiaj w dostawie będą dominować filodendrony, ale w nagrodę mam roślinę, którą jeszcze u nas nie było i odkąd jesteśmy czyli od 15 lipca zeszłego roku ciągle polowałem na tę roślinę. Jest to zielistka Green Orange, bardzo rzadko spotykana w sprzedaży, mimo że nie jest rośliną kolekcjonerską. Jak każda zielistka jest zbawiona dla naszych domów, czyli oczyszcza bardzo powietrze. A jej cechą charakterystyczną jest to, że ma zielone liście i piękne takie łososiowe, pomarańczowe łodygi. Jest to jedna z odmian zielistki. Bardzo, bardzo, jak nie wspomniałem, rzadko spotykana. Można będzie ją wygrać w konkursie, a konkurs dzisiaj będzie trochę prywatą, ponieważ my zaczynamy w tą sobotę sezon grillowy i jestem ciekawy, jaka jest Wasza ulubiona potrawa na grilla. Jakbyście mogli komentarze napisać w filmiku pod spodem, a wśród osób, które zostawią swój komentarz w środę o 19.00 wylosujemy zwycięzcę. Pamiętajcie, zapraszamy Was również do subskrybowania, nasze, subskrybowania naszego kanału y, oraz lajków pod naszym filmikiem. Także zaczynamy naszą relację. A więc zostajemy jeszcze na chwilkę z naszą zielistką y, chlorofytum z języka łacińskiego. Y, kilka takich cennych uwag. Pierwsza to y, oczywiście będzie to stanowisko jasne, ale nie w pełnym słońcu. Po drugie staramy się nie przelać tej rośliny mimo że jest to zielistka nie lubi bardzo mieć mokrych nóżek, czyli mokrych korzeni i łatwo łapie grzyba. Czyli ziemia tutaj będzie oczywiście dla zielistek, ale wymieszana z jakimś rozluźniaczem, na przykład z perlitem drobnym, z keramzytem drobnym frakcji 1.4, może też być kora piniowa tutaj dodana żeby ta woda jednak podlewając tą zieliskę, jakby przeleciała przez tą roślinkę. To jest jeden z warunków, aby tutaj na tych liściach bardzo często pojawiają się właśnie choroby grzybowe i to szybko łapie zieliska tutaj takie byśmy mieli czarne z taką żółtą obwódką. I tutaj pamiętamy, aby się tego wystrzegać. Poza tym zieliska jest bardzo łatwa w uprawie, dość spore doniczki, lubi mieć dość dużo miejsca. Dość szybko, pięknie rośnie, także polecam wszystkim taką nietypową zielistkę, którą bardzo rzadko można spotkać właśnie w sklepach z roślinami tropikalnymi, bo to jest roślina tropikalna. Obok naszej listki mamy babyka. mamy babyka, który jest zaliczany już do roślin kolekcjonerskich z gatunku Syngonium. Jak widzicie, ten babyk ma właśnie biało-różowe kropki bądź biało-różowe całe liście. Jest to Syngonium Milk Confetti. Confetti właśnie pochodzi nazwę od tego, że na tych białych listkach mamy takie różowe ciapki. Jak każdy Syngonium bardzo, bardzo lubi wodę. Lubi jasne stanowisko, żeby się pięknie wybarwiać, tak jak tutaj te okazy. To musi być bardzo jasne stanowisko. Podlewamy bardzo często. Ziemia będzie taka z dodatkiem torfu kwaśnego dla syngonium. My posiadamy je w rozmiarach babykowych, maluszkach, czyli maluszki oznacza to, że cena też jest właśnie taka niższa niż takich dorosłych już okazów. rosną bardzo, bardzo szybko. Także syngonia są roślinami pnącymi. W przyszłości warto zamontować sobie taką drabinkę bambusową albo z drewna zrobioną. Wtedy będzie nam się ładnie takie syngonium pnąć, albo pozostawić, żeby sobie zwieszało w dół. Żadnych z nim nie ma tutaj kłopotów. Można nawet troszkę mieć taką wodę, ziemię, tą wilgotną. Tak jak mówię, lubi dużo wody, czyli często byśmy go podlewali. No i poza tym, stanowisko będzie tutaj na parapecie wschodnim zachodnim, czyli takie bardzo jasne. My mamy takie rozmiary babykowe syngoniów, Milk konfetti. Bardzo ładne. Postanowiliśmy również zaopatrzyć się w takie większe okazy kalatei, to jest taka duża kalatea, w dużym bardzo rozmiarze, taka też dość rzadko spotykana, jest to kalatea flamestar. Właśnie tutaj nazwa pewnie pochodzi z tego, że liście tej kalatei mają jakby takie tutaj obrzeża. Które są w takie gwiazdy. Jest piękną kalateą, ma wszystkie liście pięknie, zdrowe, żadnych przesuszeń. Mamy dwa okazy tej kalatei. Kalatee są roślinami tak jak syngonia, wilgociolubnymi, czyli staramy się nie przesuszać tych roślin. Trzymamy je w miejscu takim jasnym, nie na pełnym słońcu. Pamiętajcie, że kalate są uczulone na wodę kranówkę, dlatego też podlewamy je, żeby tak pięknie rosły. Wodą przygotowaną odstaną, poza tym lubią być zraszane. I w tym przypadku, aby usunąć wszystkie jakieś pasożyty, jaja pasożytów, agrofagów, to warto właśnie te liście błyszczące przecierać roztworem z olejku nim. Jeżeli o to chodzi. Także tutaj polecam nasze piękne to są takie wielkie okazje, jak widzicie. Liściory też mają olbrzymie kalate. Są to też rośliny zwane roślinami modlącymi się, czyli one liście dają do góry, jeżeli przychodzi pora wieczorna. Również te liście dają do góry, jeżeli im będzie za gorąco. Czyli jak macie w domu za gorąco, możecie zauważyć, mimo że jest dzień, że wasze kalate, również te liście mają do góry. Jak widzimy, tutaj wyrastają też młode, czyli są to bardzo fajne gęste sadzonki. Poza tym też młodziutkie tutaj okazy również wyrastają z naszych kalatei. Ciężkie. Nasza ta relacja jakby w naszej relacji dominują filodendrony i teraz pokażę Wam kilka pięknych filodendronów których warto mieć w domu. Pamiętajcie, że wszystkie filodendrony oczyszczają powietrze właśnie z tych ciężkich metali, z trójchlorków, z benzenu, czyli warto się zaopatrzyć i w te malutkie, i w te takie wielkie okazy. A my przechodzimy do filodendronu. Najpierw Wam pokażę może babykową formę, którą już kiedyś chyba pokazywaliśmy. Jak wiecie, patrząc na tą babykową formę, każdy listek wygląda, jakby był pomalowany. Pędzlem na różne kolory, zielono-żółte, jest to jak wiecie filodendron. Painted Lady. Tutaj jest forma babykowa tego filodendrona. Jeżeli ktoś lubi babyki, możecie się w taką formę zaopatrzeć. A teraz pokażę Wam, jak wygląda forma dorosła. Formę dorosłą mamy dostępną na paliku. Tutaj mamy formę dorosłą. Tak wygląda dorosły filodendron. Painted lady. W ten sposób, jak widzicie, jest tutaj kilka sadzonek, które są przyczepione do palika, i które pięknie rosną. I właśnie te liście tutaj na tych dużych formach dorosłych, widać jak pięknie liście są pomalowane. Dlatego pewnie ta roślinka nazywa się painted. Wszystkie filodendrony, pamiętajcie, że trzymamy z dala od jakichkolwiek przeciągów oraz powiewów zimnego powietrza. Ponieważ może to sprawić, że będzie miał takie czarne plamy na swoich liściach, też je nie przelewamy, a ziemia będzie oczywiście przepuszczarna z dużym dodatkiem kory piniowej. Tutaj będzie torf kwaśny, ziemia też uniwersalna, troszkę perlitu i troszkę chipsów kokosowych. Także tutaj widzimy, podłoże jest już jakby troszkę rozróżnione, ale oczywiście, mimo że to jest na paliku, to ja bym to podłoże również zmienił dla takiego filodendrona. Na podłoże dla monster i filodendronów. Obok mamy następnego filodendrona, który też jest w inny sposób troszkę piękny. I znowu tutaj najpierw Wam pokażę maluszka. A jesteś. To jest mała wersja tego, co za Wam pokażę zaraz jako dużą wersję. To jest White Knight, biały rycerz. Jak wiecie, te filodendrony właśnie charakteryzują się tym, że część liścia jest biała, a druga część zielona. To jest mała sadzoneczka, która jest dostępna u nas również, ale zdobyliśmy również już, jeżeli ktoś nie lubi czekać, aż coś takiego małego mu wyrośnie. No to mamy też dorosłe. Proszę bardzo, White Knight tak wygląda dorosła forma tego filodendrona. Jeżeli mamy maluszki, to pamiętajcie, że wszystkie maluszki muszą być w miejscu bardzo jasnym, nie mogą przeschnąć, muszą być często podlewane i warto je zasilać właśnie biohumusem. A jak przesadzacie takie maluszki do doniczki większej, to warto również tą podłoże dla maluszków wymieszać z ukorzeniaczem. Pozwoli to rozwinąć się systemu korzeniowemu tej rośliny. Wracając do dużego okazu, te duże okazy, jak widzicie, charakteryzują się tym, że łodygi właśnie mają takie białe obrzeża. Jeżeli chodzi o White Knight, widzimy tutaj wszędzie, mamy dookoła białe obrzeża. No i liście mają właśnie to charakterystyczne pół na pół, czyli biało-zielone, czyli biały rycerz. To są duże okazy, tak wyglądają, jeżeli chodzi o te filodendrony. Również rośliny, które zaliczane są do roślin kolekcjonerskich, dużo filodendronów właśnie są zaliczane do roślin kolekcjonerskich, ale to nie znaczy, że są bardzo, bardzo drogie. Po prostu są rzadko spotykane i warto kolekcjonować tego typu rzeczy, jak filodendrony. No to skoro zostajemy przy filodendronach, no tutaj będziemy się nimi zajmować. Zdobyłem również dla was, co jest bardzo bardzo popularne, mamy tutaj filodendrona birkina. Znowu coś ciekawego, filodendron ten jest w donicy 12, czyli też cena jest bardzo atrakcyjna. Te liście, które są już młodsze, jak widzicie, mają właśnie też również takie białe z zielonymi maziami. To jest cecha charakterystyczna dla birkina. Taki krzaczasty filodendronik, jak każdy filodendronik, lubi być w donicy ciasnej, ponieważ one rosną na drzewach jako epifity. Dlatego też doniczki lubią mieć małe, byśmy przesadzali je dopiero, gdyby tutaj były, tak jak w tym przypadku, korzenie już na zewnątrz. Oczywiście warto również zmienić to podłoże, kupując filodendrona na podłoże do filodendronów i monster. A pamiętajcie, że my mamy u nas naszą ofertę, przesać mnie za złotówkę, plus oczywiście do tego dochodzą jeszcze koszty podłoża, które musicie zakupić również, jeżeli wybierzecie tę opcję przesać mnie za złotówkę. Co następnym filodendronem to jest taki pnący okaz, taki można powiedzieć jak ja, w tym przypadku, czy następny filodendron na paliku kokosowym jest już dla Was przypięty, przygotowany. Wysokość 90 cm jest to na fakturze. Jest to Scandens Brazil. Charakteryzuje się on tym właśnie, że mamy tutaj jakby przebarwienia liści. Głównie Scandens Brazil, jak widzicie, ma takie liście zielone z żółtym akcentem pośrodku blaszki liścia. Jest to forma pnąca, nazywać się dlatego Scandens. Bardzo łatwa w uprawie. Wszystkie filodendrony będziemy trzymać w miejscu jasnym, jeżeli chcemy, aby nam szybko rosły. W miejscu półcienistym również będą rosły, ale nie tak szybko, jak w miejscu jasnym. Ale nigdy nie trzymamy filodendronów na pełnym słońcu, bo nam się po prostu ugotują i będą brzydko wyglądały. Jak każdy filodendron, taki ten jest bardzo gęstą sadzonką. I oczywiście warto również tutaj, możemy mieć w tych doniczkach, które one przychodzą, tylko po prostu chodzi tutaj o wymianę podłoża. A teraz przejdziemy jeszcze do jednego filodendrona. A więc ten filodendron to jest filodendron bardzo Włochaty z Kłamiferum. Mamy bardzo duże sadzonki tego filodendrona, również jest rośliną pnącą, czyli łapie się drzewa w dżungli i się pnie do góry. Z Gujany francuskiej najczęściej można tam go spotkać. Może mi się uda. On tutaj jest. Of, ofero, w ofercie właśnie na takim bambusowym, jak widzicie, yy, drabince takiej bambusowej jest przypięty i tak się ładnie pnie. Yy, pierwsze co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o skłamiferum, to to, że ma te piękne włochate łodygi, jak widzicie. No piękne są takie włochate. No i do tego ogromne. Może tak go obrócę, O, będzie fajnie. Ogromne takie liściory, pięciopalczaste. Tutaj wychodzą młode listki. Młode listki zawsze u filodendronów są jaśniejsze. A tutaj proszę zobaczyć, jaki jest wielki, ogromny, stary. Znaczy stary. Dorosły liść. Dorosła forma liścia. Ogromne liście. Jeden z piękniejszych filodendronów, który również może kwitnąć. Tutaj, jak widzimy, mamy za, zalążek kwiatka. To taka będzie kolba, na której będą takie białe biało-pomarańczowe, różowe kwiatuszki. Ja najczęściej te wszystkie kolby z kwiatami usuwam, bo one poobierają dużo energii z liści. Wtedy liście troszkę brzydziej wyglądają. Jak każdy filodendron już ten ma okazałe, jak widzicie, korzenie powietrzne. No a tutaj wychodzi nam nowy liść. To oczywiście to po pewnym czasie zeschnie nam, to jest tak jakby... Yy, yy, zalążek, yy, z którego wychodzi młody listek, yy, tutaj tym się nie przejmujemy. To jest naturalne, że to nam obecnie z pewnym czasie, czasem to nam odpadnie. Warto takie filodendrony oczywiście również przecierać olejkiem nim, żeby pięknie błyszczały. Jest to jeden z bardziej atrakcyjnych filodendronów ze względu na swoje włochate łodygi oraz na ogromne pięciopalczaste liście. Yy, Dobrze się trzyma na tej, na tej drabince, bym go pewnie na tej drabince na razie zostawił. W przyszłości, jakbyście go przesadzali, to oczywiście warto zamontować go sobie na pali kokosowy, wtedy też pięknie, atrakcyjnie wygląda. Skłami ferum, przepiękny filodendron, polecam, mamy tylko cztery sadzonki. Jest bardzo ciężki, ale też ciężki z tego względu, że troszkę go, jak zwykle, przelali ogrodnicy do podróży. Ale zakończymy sobie tym, co ja bardzo lubię. Mamy tutaj ogromne, bardzo mięsiste sansevierę. Jest to grey stripe. Nazywa się dlatego tak, ponieważ ma tutaj właśnie takie, na obrzeżach swojej blaszki liściowej, ma właśnie takie paski, które są takie, powiedzmy, że są szare. Wszystkie te sadzonki są bardzo fajne, ponieważ oprócz tego, że jest ogromna roślina, to jeszcze ta ogromna roślina jak widzicie, ma ogromną ilość małych roślinek dookoła. To sobie wyobraźcie teraz, jak to wszystko urośnie, jak pięknie, gęsto będzie wyglądał nasz, nasz, nasza sanseviera. Sanseviery są oczywiście roślinami sukulentnymi, czyli podlewamy je bardzo rzadko i staramy się przesadzić je do ziemi dla kaktusów i sukulentów. Stanowisko ja swoją trzymam na jasnym stanowisku i oczywiście szybciej, ładniej mi rośnie, ale to są również rośliny stworzone do stanowisk cienistych, półcienistych. W pewnym słońcu na pewno bym się zeschła szybko, dlatego też nie jest to kaktus, nie jest to roślina pustynna, dlatego w pewnym słońcu takiego, takiej Sansevierii też byśmy nie trzymali. Poza tym przesadzamy ją tylko wtedy, jeżeli doniczkę tutaj będzie rozsadzała. Ona lubi mieć bardzo, bardzo ciasne, ciasne doniczki. Najlepiej jeżeli jest to doniczka terakotowa, ale jeżeli będziecie mieli donice produkcyjnej i w osłonce, to pamiętajcie o tym, że przy podlewaniu resztę wody, która przyleci przez ziemię, należy wylać z tej osłonki, bo szybko nam nasza sansewiera zacznie gnić. A jak zacznie nam gnić, to niestety już nic z nią nie zrobimy. Jedynie możemy takiego liścia uchronić przed gniciem, możemy go odciąć, gdzie jest zdrowa tkanka, następnie pokroić na trzy kawałki i każdy z tych kawałków włożyć do gleby. Po pewnym czasie, po kilku miesiącach, bo jest to dość długi proces, z takiego kawałka liścia powinny wyrosnąć korzonki. W ten sposób, jakby można najłatwiej rozmnożyć taką Sansevierę. Znaczy każdą Sansevierę, nie tylko tą. Eee, także bardzo polecam ze względu na to, że jest to moja lubiona roślina, sama o siebie zadba im mniej o nią dbamy im mniej koło niej chodzimy z wodą tym ładniej będzie nam rosła dziękuję bardzo za wasze komentarze, które już pewnie tam pod tym filmikiem są, nasze wszystkie roślinki są na naszej stronie w sekcji nowości na stronie zielonypokój.pl a miłego weekendu wszystkim życzę i może wy też grillowanie zaczynacie na razie, cześć